Barbara Kłosowicz-Krzywicka urodziła się w 1936 roku w Warszawie. W 1987 roku na stałe wyjechała do Francji. Tam pracowała i wykładała na francuskiej politechnice w Palaiseau pod Paryżem. Od początku pobytu w tym kraju jest zaangażowana w działania Polonii, między innymi poprzez uczestnictwo w takich organizacjach jak Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji, Towarzystwo Polsko-Francuskie w Les-Ulis czy Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu, w ramach którego została współautorką biuletynu zatytułowanego Mémoire et Identité – Pamięć i Tożsamość i współorganizatorem cyklu konferencji Proszę, narysuj mi Polskę. Obecnie Barbara Kłosowicz-Krzywicka jest prezesem Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji, które zajmuje się ochroną zabytków i pamięci o Polakach zasłużonych ojczyźnie. Stała się nieocenionym przewodnikiem po polskich cmentarzach. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystała pisząc książkę Na obcej ziemi – Groby polskie na cmentarzach paryskich i w Montmorency. Za swoje osiągnięcia Kłosowicz-Krzywicka została uhonorowana ważnymi wyróżnieniami, między innymi medalem Pro Memoria i Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi. Chciałabym przeczytać fragment sprawozdania komisji, pierwszej komisji grobów polskich ze składek, które zostały wniesione na rzecz budowy grobu generała Antoniego Fronieckiego. Jest taki fragment. Ceremonie żałobne nie robią się tyle dla zmarłego, bo ten już czuć przestał. Mają one więcej na celu przynieść ulgę dotkniętej familii poniesioną stratę. Jakaż więc dożność tak o nas wszystkich jednoczyła? Oto sprawa ojczysta, oto chęć uczczenia 30-letniej służby wspólnej naszej matce oddanej, oto krew przelana za nią pod Borysowem. Nieprzyjaciele nasi nie mogą nie postrzec tej wypływającej z tej prawdy, iż mimo wszelkich ich zachodów emigracja nie zapomni nigdy, iż jedną składa rodzinę. Pierwsze moje pytanie. Chciałabym, żebyśmy się dowiedzieli o Pani początkach w ogóle w Polsce do momentu podjęcia decyzji o wyjeździe do Paryża. Urodziłam się w Warszawie, ale mój ojciec był inżynierem i pracował w Ursusie, w Państwowych Zakładach Inżynieryjnych. To też moje dzieciństwo. Pierwsze lata są związane z Ursusem i w okresie okupacji ojciec jako inżynier został przez Niemców zatrudniony jako robotnik w tychże zakładach. Ale po zakończeniu II wojny światowej ojciec wyjechał na Śląsk i tam zaczęła się moja edukacja. Wreszcie, począwszy od 1952 roku, mieszkam w Warszawie i tam skończyłam studia, skończyłam Politechnikę Warszawską, a także trochę liznęłam matematyki i moja pierwsza praca to była praca w Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki, ale mimo tych technicznych studiów zawsze interesowałam się historią i to wynikało z tradycji rodzinnej. Z moją ciotką historykiem robiłyśmy wypady w Góry Świętokrzyskie, do Kielc i tam pokazywano mi szkołę, do której uczęszczał Żeromski. Pokazywano mi rozmaite zabytki, a też w domu było masę książek na te tematy. Moja decyzja o wyjeździe do Francji była decyzją przemyślaną. Kiedy moje dzieci dorosły, postanowiłam zacząć
Postanowiłam przenieść się do Francji i sytuacja była o tyle ułatwiona, że miałam możliwość pracy tutaj na uczelni. I pierwsze lata pobytu tutaj byłam głównie skoncentrowana na mojej pracy zawodowej, bo to była dla mnie jedyna szansa. Ale kiedy znalazłam się na emeryturze, to włączyłam się już wtedy w działalność zarówno Towarzystwa Historyczno-Literackiego, jak i Towarzystwa Opieki nad Grobami. Jestem członkiem tego towarzystwa od 1990 roku i osobą wprowadzającą był Władysław Żeleński, bratanek Boja Żeleńskiego. Stopniowo wchodziłam w tę tematykę i wreszcie od 2011 roku koledzy wybrali mnie na prezesa tego towarzystwa i zresztą sytuacja się bardzo zmieniła po 2000 roku, bo władze polskie zainteresowały się tym, a zwłaszcza wielkie zasługi tutaj położył pan przewoźnik, który tutaj na naszą prośbę przysłał konserwatorów bardzo kompetentnych, którzy rozpoczęli pracę na cmentarzu Montmartre, gdzie są te najpiękniejsze polskie groby zbiorowe, udekorowane polskimi insygniami, pełne rozmaitych intencji i napisów. I dzięki tej pomocy, a także pomocy osób prywatnych, bo i to się też zdarza, te prace renowacyjne prowadzimy w okresie od 2000 roku po dziś dzień. Odnowiliśmy w rejonie paryskim, a także parę grobów poza Paryżem, 140 nagrobków, ponad 140 nagrobków. Dobrze, to do tego wrócimy, jak będziemy rozmawiać o samym towarzystwie, bo zadam jeszcze o to pytania. Ale porozmawiajmy o tym, jak już pani przyjechała do Paryża, w którym to było roku? Przyjechałam do Paryża w 1987. 87. I od razu zaczęła tutaj pani pracę na uniwersytecie. Tak. Z tego, co już wcześniej udało nam się ustalić, poznała się pani z mężem w Polsce. I tutaj dopiero... Mój mąż był moim kolegą szkolnym, kolegą z klasy i pozostawaliśmy w takim luźnym kontakcie, no i w pewnym momencie owdowiał i zaproponował mi wspólny los starszych osób. Mąż był tutaj, przyjechał do Francji znacznie wcześniej, był znanym fizykiem na uniwersytecie. Mieszkaliśmy w bardzo ładnej części okolic Paryża, w Vallée de Chevreuse, gdzie mieszka około 30% wszystkich naukowców francuskich. Niestety mąż zmarł, ale ja moje zainteresowania nadal kontynuuję. Czy podczas wchodzenia w towarzystwo, tak, opieki nad grobami, mąż równie aktywnie włączał się w działania? Nie, on był pochłonięty swoją pracą całkowicie. Zupełnie się w to nie włączał, natomiast oczywiście mi sekundował. Na przykład towarzystwo opiekuje się również kapliczką Kościuszki w lesie Fontainebleau. To jest około 60 kilometrów od Paryża i corocznie odbywają się tam manifestacje, więc mąż mnie tam podwoził i czekał, aż ta uroczystość się skończy i narzekał, że musi cierpieć z powodu tego Kościuszki, który i tak wszystkie bitwy przegrał.
ale... Czyli wsparcie męża było, chociaż nie był aktywny... Znaczy byliśmy po prostu bardzo zaprzyjaźnieni. Zaprzyjaźnieni, czyli to była... No może jeszcze tylko dodam, że z tej przyjaźni szkolnej też pozostała mi przyjaźń z Karolem Modzelewskim, który był znanym historykiem i który niedawno zmarł i bardzo to było dla mnie bolesne. Dobrze. To już nas Pani troszeczkę wprowadziła w początki Pani działalności w towarzystwie. Natomiast jakby mogła nam Pani opowiedzieć w ogóle o historii towarzystwa, o początkach, bo towarzystwo obchodziło w 2017 roku 180 lat istnienia. To jest ogrom czasu i jakie były koleje tego towarzystwa, bo rozumiemy, że nie zawsze było to łatwe. Zapewne były momenty zawieszenia jakiejś działalności. Początkowo było, z tego co wiemy, było więcej członków, później oczywiście troszeczkę mniej, ta liczba malała. Co było przyczyną takich zawirowań? Towarzystwo w roku 2018 obchodziło swoje 180-lecie. 180-lecie komitetu, który powstał w roku 1838 po to, żeby wykupić grób dla generała Antoniego Wronieckiego, bardzo zasłużonego powstańca, powstania listopadowego. Trzeba powiedzieć, że tutaj do Paryża w latach 31-32 przybyło około 6-7 tysięcy żołnierzy, głównie oficerów, i znaleźli się tutaj w bardzo trudnych warunkach materialnych. Te trudne warunki materialne sprawiły, że w ciągu pierwszych 10 lat umarło prawie 700 osób, a główną przyczyną zgonów była bądź gruźlica, bądź samobójstwa i postradanie zmysłów. Dlatego koło roku, a i z tego pierwszego okresu zachowało się po dziś dzień zaledwie 12 grobów w całej Francji. Bo ci, którzy umierali w szpitalach, byli chowani na koszt szpitala, na koszt miasta, i potrzeba zachowania pamięci o ludziach zasłużonych była ogromna. To też w owym roku 1838 powstał komitet utworzony przez generała Stanisława Gawrońskiego, generała... to komitet zebrał pieniądze na wykupienie koncesji na grób generała Wronieckiego i postawienie skromnego pomnika. W archiwach Biblioteki Polskiej zachował się dokument, którym członkowie komitetu zdają sprawozdanie z tego, jak tymi pieniędzmi rozdysponowali. Okazuje się, że z składek, które wynosiły 1 frank, 2 franki, a nawet mały Władzio Godebski dał 15 centymów, zebrano 1070 franków. Za te pieniądze wykupiono za prawie 370 franków koncesję na cmentarzu Montmartre i postawiono skromny pomnik. Ten skromny pomnik z czasem stał się grobem zbiorowym, w którym został pochowany Lelewel i obecnie nazywamy go grobem lelewelowskim, a obecny pomnik projekt obecnego pomnika przypisuje się Norwidowi i powstał w latach 50. XIX wieku.
obecnie towarzystwo w obecnej formie, jako Stowarzyszenie Prawa z 1901 roku, powstało dopiero w roku 1950. Poprzednio były to komitety, które składały się z pewnej ilości osób, ale nie było dużej ilości członków. Te komitety na przestrzeni XIX wieku było kilka takich grup. Po tej pierwszej grupie, o której wspomniałam, pałeczkę przejął Leon Stępowski, który był powstańcem z powiatu łuszyckiego. I to on wykupił koncesję na najpiękniejsze groby na cmentarzu Montmartre, które znajdują się w alei, która nazywa się Aleją Polaków. Po śmierci Stępowskiego jego rolę przejął Józef Reitzenheim, który był pochodzenia austriackiego, ale Polakiem duszą, i to on doprowadził razem z Walentym Zwierkowskim, Cyprianem Norwidem do tego, że te polskie groby zbiorowe na cmentarzu Montmartre zostały udekorowane polskimi insygniami, orłami, także herbami, a także rozmaitymi symbolami wojskowymi. Na przykład na jednym z nich jest szabla z napisem Żywią i bronią. To przecież było to hasło, które było opisane na sztandarach kościuszkowskich. Na innym jest medal wytrwałości, który był medalem ustanowionym przez na ostatnim sejmie rządu narodowego przed opuszczeniem Polski. Nigdy tego medalu nikomu nie przyznano, ale właśnie projektanci grobów uznali za właściwe umieszczenie takiego znaku na grobie zbiorowym. Dopiero w roku 1884 z inicjatywy Zofii Nabielak, żony Belwederczyka Ludwika Nabielaka, powstała następna komisja grobów, ale już jej członkami byli potomkowie pierwszych emigrantów, w głównej mierze uczniowie szkoły batiniolskiej, w której to szkole wychowanie patriotyczne stanowiło bardzo ważny element edukacji. Uczniowie uczestniczyli też w pielgrzymkach, w pogrzebach, i takie demonstracje to były nagrodą za dobre zachowanie się. Tym sprawom poświęcona jest bardzo piękna monografia pani Iwony Pugacewicz, która opisuje te właśnie pierwsze lata szkoły batiniolskiej. Pod koniec XIX wieku, a właściwie już nawet przed I wojną światową, ta ekipa wymarła i w roku 1930, w setną rocznicę powstania listopadowego, z inicjatywy ówczesnej ambasadorowej pani Chłapowskiej, z udziałem sekretarza ambasady Jana Szymońskiego, powstała następna komisja, która odnowiła kilka grobów. Oczywiście wielką barierą był brak środków finansowych. Niemniej te ślady działalności tych ludzi są ciągle widoczne. Między 30 a 39 rokiem upłynęło niewiele czasu. Działalność została wznowiona w roku 1949 przez Jana Szymańskiego, właśnie tego, który
działał z panią Chłapowską, który zarejestrował towarzystwo jako Stowarzyszenie Prawa 901 roku i towarzystwo, które mogło przyjmować więcej członków. I były lata takie, że tych osób w towarzystwie było ponad 120 osób. Ale oczywiście ze strony władz, ówczesnych władz polskich, nie było najmniejszego zainteresowania tą emigracją i tym, co się tutaj działo. Dlatego to towarzystwo mogło polegać wyłącznie na zbiórkach robionych wśród członków, a także na osobach prywatnych. Także zachowała się olbrzymia korespondencja do potomków tych, którzy spoczywają tutaj na cmentarzach. I takim wielkim osiągnięciem tego towarzystwa jest zamontowanie na cmentarzu w Montmorency muru pamięci. Muru, na którym zawisły tablice poświęcone polskim jednostkom wojskowym walczącym w czasie II wojny światowej na wszystkich frontach. I tą sprawą zajął się pan Władysław Żeleński, a także pan Jan Palewski, który został prezesem towarzystwa, jednocześnie był deputowanym i dzięki swojemu stanowisku mógł uzyskać większe fundusze i wzbudzić zainteresowanie władz francuskich. Sytuacja towarzystwa też uległa zmianie po 1989 roku, bo wtedy stopniowo władze polskie zaczęły się nim interesować. Jak wspominam, pan przewoźnik zamówił takie opracowanie o polskiej emigracji i opracowanie, które miało dać obraz tego, co trzeba zrobić, a także zwrócił się do naszego towarzystwa o przygotowanie listy najpilniejszej, listy grobów, które najpilniej wymagają remontu. No i to były właśnie te groby, które były na cmentarzu, groby zbiorowe na cmentarzu Montmartre. Jest ich tam 9 i wszystkie są bardzo, bardzo piękne. Towarzystwo uzyskało też nowe możliwości po 2004 roku, kiedy dzięki działalności pana konsula Wasilewskiego udało się uzyskać w Merostwie Paryża status specjalny dla 135 polskich grobów umieszczonych tu w Paryżu, które pozostają pod opieką polskiego przedstawicielstwa w Paryżu. Dzięki temu można było uniknąć starań o zgodę członków rodziny, która jest spadkobiercą właśnie osoby, która zakupiła koncesję, i prawie już wszystkie groby z tej listy 135 zostały przez nas odnowione. Niestety sporo, kilka jeszcze się na tej liście nie znalazło. No i tutaj musimy podejmować rozmaite kroki, żeby one nie uległy zniszczeniu, nie uległy przejęciu. Może warto wspomnieć o prawie francuskim, które w tej materii jest bardzo restryktywne. Otóż we Francji obowiązuje zasada, że renowacji grobu, jakiejkolwiek zmiany, może dokonać tylko osoba, która jest potomkiem tego, kto kupił koncesję. I jest to bardzo, bardzo przestrzegane, dlatego
mamy wielkie trudności z uzyskaniem zgody na niektóre groby. Oczywiście wyjściem z sytuacji jest to, jeżeli miasto Paryż przejmuje grób. No takim... takie tendencje są, ale na przykład groby zbiorowe na cmentarzu Montmartre są uważane za groby, które należą do naszego towarzystwa. W związku z tym możemy się u władz cmentarnych ubiegać o prawo do ich renowacji. Oczywiście z tego skorzystaliśmy. Ciekawą sprawą jest sprawa własności grobu Chopina, bo właścicielem jest praprawnuczka Ludwiki Jędrzejewiczowej, siostry Chopina, która z kolei dała swoje pełnomocnictwa dotyczące renowacji grobu Instytutowi Chopina w Paryżu, a Instytut Chopina z kolei przekazał je naszemu towarzystwu i dzięki temu w latach 2017-2018 ten grób był ponownie odnowiony przez polskich konserwatorów. Dobrze, a wracając jeszcze do samej historii towarzystwa, które osoby Pani zdaniem wpłynęły najbardziej na losy towarzystwa, tak? Oczywiście wiemy, że początkowo były to komitety, które były powoływane doraźnie, natomiast na pewno są takie osoby, które w sposób szczególny wpisały się w działalność, tak? Poza osobami, które stały na czele tych komitetów, na pewno pojawiły się jednostki, które równie mocno działały. I Pani zdaniem, no, tutaj należałoby wymienić bardzo wiele osób, bo oczywiście z tego początkowego okresu to bym wymieniła właśnie Stanisława Gawrońskiego i generała Schneidę. Potem Leon Stępowski i Józef Reitzenheim, którzy byli naprawdę oddani tej sprawie i wiele grobów odnawiali własnym kosztem. A w komitecie na Bielakowej wielką rolę odgrywał Stanisław Lewenhardt, który był lekarzem i powstańcem styczniowym z oddziału Langiewicza. Także tutaj wielkie zasługi też położył na przykład polski rzeźbiar Cyprian Godebski, który wykonał na przykład rzeźbę Seweryna Gałęzowskiego, bo no, trzeba oczywiście powiedzieć też, to jest oddzielna rzecz, o dziełach polskich rzeźbiarzy, które zdobią te pomniki. A więc właśnie, bo wielu artystów, poza tym, że mamy wielu Polaków pochowanych na paryskich cmentarzach, paryskie cmentarze też kryją w sobie pracę wielu Polaków, czyli tutaj rzeźby, ewentualnie nagrobki, tak, wykonywane przez kamieniarzy. Czy ci artyści, oczywiście poproszę o ich wymienienie, ale czy oni otrzymywali zapłatę za to, czy to były też prace, powiedzmy, charytatywne, tak? Bo rozumiem, że... Ale może ja dokończę. Dobrze. Jeszcze o tych osobach, które tutaj położyły zasługi. To oczywiście pani już w 1930 roku, pani Chłapowska i pan Jan Szymański, który był człowiekiem niezwykle tej sprawie oddanym. Tam było jeszcze kilka osób w tym komitecie, ale sądząc po dokumentach, które są w naszych archiwach, to właśnie Jan Szymański te rzeczy prowadził. I potem po nim
Wśród osób tych zasłużonych była też pani pisarka, pani Kasterska, była pani Bronisława Monkiewicz z Biblioteki Polskiej. Był też prezesem Towarzystwa Paul Vialard, pisarz francuski, który był wnukiem Zofii Nabielakowej. Potem, no właśnie, Jan Palewski, ale taką osobą, która inspirowała wiele rzeczy, to był Władysław Żeleński, jego żona Maria z Bohomolców, która pochodziła też z rodziny powstańców listopadowych, bo Bohomolcowie byli spokrewnieni z Sienkiewiczami, a Karol Sienkiewicz był przecież pierwszym dyrektorem Biblioteki Polskiej. Zasługi pana Władysława Żeleńskiego są naprawdę nie do przecenienia. Potem bardzo też duże zasługi położył pan Łódzki, który był jednym z założycieli sieci wywiadowczej polskiej F2 w czasie II wojny światowej. Potem był prezesem naszego towarzystwa, a jego żona Anna Łódzka była sekretarzem. Potem po nim był pan Jean Skarbek. Jean Skarbek był też potomkiem powstańca listopadowego i nawet napisał historię swojej rodziny. No i po Jean Skarbek był Andrzej Niewęgłowski, architekt, który przez wiele lat tym towarzystwem się zajmował i nie sposób o nim nie wspomnieć. No, jak to we wszystkich towarzystwach, ono ma swoją radę i w tej radzie też są ludzie, którzy robią mniej i robią więcej, ale jest atmosfera współpracy, to znaczy można się do każdej z tych osób zwrócić i prosić, żeby zrobiła to, owo czy dziesiąte, i zawsze można liczyć na dobre chęci. Rozumiem, a wśród osób, które zasiadały w radach i obecnie, które tworzą towarzystwo, są to z zasady osoby młode, czy osoby już, które mają pracę, jakiś tryb życia ułożony, tak? Czy są to jednak osoby starsze, które są już na emeryturze i mogą poświęcić czas temu? Po to, żeby zajmować się towarzystwem, to trzeba mieć dużo wolnego czasu. Więc w zasadzie dopiero po emeryturze można w pełni panować nad tym, co się robi. Osoby pracujące, no powiedzmy, wizyty cmentarzy, czy też współpraca z konserwatorami, którzy przyjeżdżają z Polski, jest możliwa tylko dzięki temu, że się ma czas wolny w ciągu dnia. Osoba pracująca nie może sobie na taki luksus pozwolić. Ale w takim razie, czy osoby, które są tutaj, studiowały, bądź podejmowały pracę i pracowały, czy w jakikolwiek sposób włączały się w działalność towarzystwa? Już nie mówimy tutaj tylko o właśnie spotkaniach i byciu w radzie, czyli byciu tymi najważniejszymi osobami zarządzającymi, tylko czy był jakiś taki moment, że osoby współpracowały na troszeczkę mniejszym stopniu z towarzystwem, ale jednak pomagały. Bez nich towarzystwo też nie byłoby w stanie funkcjonować. Z moich obserwacji to towarzystwem raczej interesują się osoby starsze, a też osoby, które mają bądź jakieś wykształcenie historyczne czy z zakresu historii sztuki i wolny czas. Także w ogóle problemem wszystkich tutaj towarzystw jest to, że
coraz trudniej znaleźć osoby, które mają takie zacięcie do działalności wolontarystycznej. No nie chciałabym tu powiedzieć coś złego o polskiej emigracji zarobkowej. Ta emigracja głównie interesuje się właśnie sprawą zdobywania pieniędzy, ale też zainteresowania historią nigdy nie specjalnie nie były jej udziałem, bo też i w Polsce te grupy ludzi specjalnie się historią nie interesują. Więc właśnie, bo to jest problem, ponieważ w towarzystwie obecnie są głównie osoby starsze i czy są osoby, które będą w stanie przyjąć pałeczkę po państwu, tak? Bo towarzystwo... No, staramy się o to. Towarzystwo stara się organizować spacery po cmentarzach dla uczniów szkoły polskiej, czy też szkół polskich, które są tu w rejonie paryskim. I z nadzieją, że w końcu te dzieci też, przynajmniej te, które pozostaną tu we Francji, też się tym zainteresują. W tej chwili no trudno powiedzieć, dlatego że na razie z takich wycieczek specjalnie nowego na rybku nie ma, bo powiedzmy rodzice też specjalnie nie, rodzice tych dzieci też, ale to są ciągle ludzie pracujący, w związku z tym trudno im się dziwić, że nie mają czasu na... Poza tym trzeba pamiętać, że członkami towarzystwa są osoby, które również przychodzą na rozmaitego rodzaju konferencje do Biblioteki Polskiej czy na uniwersytet, a tych konferencji, wydarzeń jest ogromnie dużo. I to wśród tych ludzi można liczyć na wsparcie. Thank you.